dobry, widzowie. Zapraszam na odcinek, na ciekawy odcinek z umiejętności lotu Łukasza. Łukasz razem pełnym gazem szykuje się do startu. Pokaże umiejętności w szkockich warunkach, a nie są łatwe. Sami słyszycie wiaterek, dmuch. No zaraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Zapraszam, drodzy widzowie. No i słuchajcie, wystartował. Jest. Jeszcze go tu widać. Jest operator. Siemanko wszystkim, dzień dobry, witam. Witamy na kanale Rado. Na niego, że ten wiaterek nie jest wcale taki dla niego dobry. Słuchaj, no, buja nim. No, ale chociaż troszeczkę musimy tych pięknych tutaj tych złapać. Widoków terenu. Jasne, że tak, może tutaj też pokażemy do kamerki, o, jak sobie lecimy. Chciałbym troszeczkę więcej polecieć w górę, ale nie chciałbym go z tych drzew ściągać. Cały czas go tam widzę. O, jest Danusia, jest Alinka, jest Agat. O, tu mam piękny widok. Piękne widoki są, no, nie? Ja tu zasłaniam mikrofon trochę, żeby to nie dmuchało. O. Mnie to bardziej ciekawi twój przylot i wylądowanie tu na tej skarpie. O, na tej jak nie będzie wiało, to będzie wszystko w porządku. Ale to jest takie chwilami, nie? Takie uderzenia, no, tego wiatru. No. Słuchajcie, tutaj za drzewami nic nie widać, ale jakbym wszedł tam bardziej w okolicach zamku, na tej przestrzeni, to tam w górach to jest taki deszcz i wiatrzysko, że mówię wam. O. O, do pieska poleciała Danusia. Ona się niczego nie boi. Ja już namierzyłem zamek. Właśnie do niego zdążam trochę. O, Łukasz już tutaj operuje. Wam pokażę trochę. I tak światło odbija od tego, jak on ma. Kontrolera to. Tam jest chyba nie widzę go cały czas. Troszkę damy wyżej. O. Ale ciepło jest, nie jest za zimno bynajmniej. O, Danusia już przechwyciła pieska, już ma następnego friendly. O, już siedzi, już będzie karmić pieska, fajnie, super. Teren przepiękny, o, tu się wystrachałem, mówię, co to biegnie, a to, o, dogi. Żeby taka pogoda była jak wczoraj, nie? No. To byśmy trochę zrobili. Ten piękny dzień deszczowy. No, trzeba było, no. Ja to praktycznie mam na co dzień. No, jak jest praca, to jest co innego, już nie trzeba jakoś tam dotrzeć i nie dotrzeć. Ale tam też od tego zamku tu na górze, po prostej tam, nie wiem, czy widzisz ten wierzchołek, Łukasz. Wiesz co, na razie się nie skupiam na niczym, tylko wiesz co, że... Wiem na czym, stres, nerwy, spocenie, no, czerwony już, zestresowany. Wiesz, jakie moje loty są. A no ja wiem, wysokie i stresujące. Ale już tu jezioro, teraz mogę wam pokazać troszeczkę wyżej. O. Się wzbiliśmy. Powinniście pamiętać to z naszego pierwszego odcinku tutaj, to jezioro Baloch. Tak. Nie, to jest Loch. Loch Lomond. Miejscowość Baloch, a jezioro Loch Lomond. Nie Loch Ness, do potwora to... Potwory to jesteśmy my, o. Co tam się gołębie trzepoczą. I słuchajcie, muszę wam coś powiedzieć. No za daleko jest sala, żeby ten. Ale powiem wam, drodzy widzowie, że Łukasz z Agat zrobili nam taką niespodziankę dzisiaj. Z samego rana. Bo wczoraj żeśmy sobie posiedzieli, porozmawiali o różnych tam sprawach i w ogóle. O YouTube. O, Ala tam nam macha w oddali. Bawił się z pieskiem. Ja podejdę na chwilę. O, słuchajcie. Ale powiem wam po drodze, o co chodzi. Słuchajcie, przyjechali rano. Byliśmy umówieni na dosyć tak koło południa. Łukasz dzwoni do mnie i mówi, wyjdź przed dom. Ja wiem, jak przed dom. Była gdzieś godzina koło 10. No i słuchajcie, ja wychodzę przed ten dom. Patrzę, samochodu nie ma. Mówię, co jest? Samochodu nie ma, kurka wodna. Mówię, co jest nie tak? A ja patrzę, oni w bramie stoją. Słuchajcie, ale stoją zamarłem. Mówię, co to jest? Co oni tam przy... Ja patrzę, a słuchajcie, Agat.
Agat z Łukaszem w podziękowaniu za współpracę, za to, że no jesteśmy, ta nasze relacje przerodziły się w przyjaźń i zaprosiliśmy ich tutaj, aby no pokazać też mieszkanko, wspólnie coś tam nagrać, tak jak zobaczycie w filmikach, albo już zobaczyliście. No i chcę wam powiedzieć, że kupili nam pralkę, nie? Ja byłem w szoku. Ja te pranie woziłem do pralni, słuchajcie, zawsze po pracy, a tu Bach, Agat z Łukaszem, taki przyjacielski podarunek. Słuchajcie, bardzo miło, bardzo serdecznie im za to dziękuję. Widzicie, wszystko co wielkie nie jest zbudowane w pojedynkę, kochani. O, tutaj Alinka. Mówiłem o niespodziance dzisiaj. O, Ala mówi, a ja... Jak? Ale ulga psychiczna. Ale ulga psychiczna, no. Obawicie się z pieskiem? Tak. Super. Co? O, może lubi. No to super, nie przeszkadzam. O, gdzieś tutaj coś brzęczy mi nad uchem. Mówiłem, że Łukasz już tutaj nas wyśledził. Ale ja zobaczę. O, Agat tutaj sobie rozmawia elegancko na polance. To są nasi przyjaciele. Właśnie mówiłem o niespodziance, że no rano o godzinie 10 to zamarłem na dole. Tak się cieszę, że ich poznam. Zobacz, przez to, że jesteśmy na tym YouTube, no ty oczywiście, nie? Jesteśmy. No to, że jesteśmy, poznajemy fajnych ludzi, takich właśnie jak Agat, jak Łukasz, Marysia, Roro. Super, fajnie. Mamy mnóstwo... To są plusy istnienia na YouTube. Plusy i minusy też, nie? Ale minusy to inne. Ale fajne. Teraz mi się zdaje, że coraz bardziej jest plusów chyba, co? Ja lecę za tobą. Tati, a ty dokąd? A ona już tam, o jeziu. Nie. Mokro. O nie. Mokro. Ja wezmę torbę. Mokro. Ala myślała, że to polana, ale to słuchajcie, woda z góry tu schodzi wszystko. I tu jest strasznie mokro, wiecie? Tu jest normalnie woda stoi. O. O. Ala z Danusią w żywiole. Danusia to uwielbia te przechadzki tutaj po tych... A jeszcze, żeby słoneczko było sucho, to ona by się tu turlała. O. Ja mam aukcję, ale mokre chusteczki, wiesz? Aha. Do góry. Mokre chusteczki, aukcję do wytarcia mokrej kurtki. Ojej. I się nie przewróci. Idziemy do kierownika zobaczyć, jak tam kierownik... Parę widoków mi prześlę tutaj, to może wmontujemy. O. Kurczę, kawałek jest pod tą góreczkę. To nie jest tak hop-siup. O, tam autostrada. O. O Jezu, ciocia! Ta jak się cieszy. Zobacz, ciocia! O matko i córko, pojedziemy na obiad trochę później, przebierzesz się, no gdzie to? To moja Alunia. Jak dziecko, ale to się rzuciła jak, ale patrzcie. Ale patrz Danusię. A zobacz to, oj. O Jezu, jak się cieszy. No dla niej to też jest rozrywka, zawsze ktoś nowy, no już nie nowy, bo już Agat z Łukaszem byli, ale Danusia ich też polubiła. Dobrze kochani, będę kończył, bo wiatrzysko, Łukasz jak będzie lądował, to włączę. Najgorzej się tu będzie, zobacz. Wieża kontroli lotów do Łuki. Łuki Boeing 0007. O! O jeja! To nie...
nie jest takie proste zejście. O, 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 o. Nie chce lądować w ogóle. A dlaczego nie chce lądować? No właśnie. Aha. Czyli zagrożenie, jak gdzieś tam czuję niżej, żeby się nie roztrzaskać, to czekasz. Nie chce lądować. No zaraz będzie. O, o, o. Siedzi. Proszę bardzo. Wielkie brawa dla pilota. Brawo! Fajnie, super, kochani. Pozdrawiamy serdecznie. Żyjcie zdrowo i bogato. Tak jest. Bawcie się dobrze, zaglądajcie, obserwujcie Agat, TikTok, razem pełnym gazem, również kanał na YouTube, Instagram i wbijajcie. Pozdrawiamy, trzymajcie się, hej.